Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego ósmego modułu kursu Podstawy Obsługi Kalnerskiej. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Aby prawidłowo podać wino, kelner musi ściśle przestrzegać zasad dotyczących odpowiedniej kolejności podawania win, właściwej temperatury serwowania win, doboru szkła do serwowania win, kolejności wykonywanych czynności przy podawaniu win. Temperatury serwowania podstawowych win: wina czerwone. 16 do 18 stopni Celsjusza. Wina białe 10 do 12 stopni Celsjusza. Wina musujące 6 do 8 stopni Celsjusza. Kolejność czynności podczas serwowania win. Prezentacja butelki. Kelner stoi z prawej strony gościa, trzymając butelkę w taki sposób, aby cała etykieta była widoczna dla gościa. Obcięcie folii oraz otwarcie. Czynności te wykonuje się przy stoliku pomocniczym. Niedopuszczalne są resztki korka w winie. Korek należy odłożyć na talerzyk i pozostawić po prawej stronie zamawiającego gościa. Nalanie niewielkiej ilości wina w celu degustacji. Kończąc nalewanie wina, należy okręcić butelkę energicznym ruchem, aby krople wina nie spadły na obrós. Degustacja wina. Kelner czeka na akceptację. Nalewanie wina gościom. Należy robić to stojąc po prawej stronie, ze zachowaniem zasad kolejności obsługi. Osoba zamawiająca obsługiwana jest jako ostatnia. Kieliszek napełniamy do jednej drugiej objętości. Pozostawienie butelki z resztą wina na stole. Wino należy zostawić po prawej stronie zamawiającego. Wina białe i wina musujące wkładamy do ochładzacza, umieszczonego na stojaku, tuż obok stolika lub na stoliku pomocniczym. Na życzenie gościa pozostawiamy kuler na stole. Dolewanie wina. Niektóre stare czerwone wina wymagają przeprowadzenia dekantacji. Proces ten polega na zlaniu wina z nadosadu, który wytrącił się na dnie butelki na skutek długotrwałego leżekowania. Celem dekantacji jest także dotlenienie wina, dzięki czemu wino uzyskuje lepszy bukiet smakowo-zapachowy. Cały proces kelner przeprowadza przy stoliku pomocniczym w zasięgu wzroku gości. Kelner zlewa wino nad świecą do specjalnej karawki, a następnie serwuje wino zgodnie z zasadami serwowania winy z butelki. Wina można również serwować w kieliszkach, które należy zawsze przenosić na tacy. Wyporcjowany napój podaje się z prawej strony, stawiając po prawej stronie nakrycia. Należy zwracać szczególną uwagę na sposób chwytania kieliszka. Niedopuszczalne jest dotykanie miejsc, które podczas picia stykają się z ustami. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.